Hej, z tej strony Eleven, to jest Wizard of Legend. Jest to gra typu roguelike, kolejna z tego rodzaju, typu wiecie, The Binding of Isaac, Enter the Gungeon, takie sprawy. Stwierdziłem, że wygląda dość fajnie, pograłem trochę. Myślę, że ogarnąłem na tyle podstaw, że możemy spróbować w nią pograć razem, bo tu jest tylko jeden zapis niestety, więc zresetowałem wszystko. Tutoriale nie zobaczycie niestety, ale wszystko wam objaśnię po drodze. Jesteśmy magiem i to jest nasz taki spawn room. Przechadzaliśmy się w... Chociaż mogę wam to pokazać. O, samotny dzień na nostalgię, nieprawda? Ej, bądź samotny. Cudowny dzień na trochę nostalgii. Nieprawdaż? Jasne. Dobra. To możemy zobaczyć jednak to muzeum. Tak zaczynaliśmy grę, to jest taki pierwszy bazowy tutorial tak jakby. Że jako ten mag przechadzamy się po zwykłym, całkowicie normalnym muzeum. Pirate drzwi, powiedzmy normalnym. Muzeum Lanowa, tak dalej. Mam... I dostaję pierwszą zdolność, dash, żeby się szybciej po nim poruszać. Tutaj są różne właśnie fragmenty historii o tych magach, tak dalej. Te arkany i tak dalej. Różne jakieś moce. Gra polega właśnie na tym, że jest się magiem z różnymi zdolnościami. I no resztę znacie, no. Klasyka gatunku roguelike. Ale myślę, że jest to dość fajnie ogarnięte. Więc teraz mamy dash, mamy podstawowy atak i mamy te piękne smoki, troszeczkę jak Hanzo. O, Hanzo! Tylko, że takie... Więc to są płomienne smoki. To znaczy, że są dużo lepsze. Więc, no jest tutaj wiele zdolności. Ta niebieska kulka odnawia nam nasz tutaj miernik mocy. Nie pamiętam do końca, jak to działało. Aha, on się odnawia w momencie, kiedy kogoś bijemy, on się ładuje przez jakiś czas. I kiedy jest w pełni naładowany, to naszym kolejnym skillem bijemy dużo mocniej, przykładowo ta kula. Normalnie bijemy nią tak, przepraszam, ten skill. A jeżeli zbierzemy tą kulkę i użyjemy tej kuli... PIZD! Wystrzelił 3 zamiast 1. Potężne! Także... Są różne klasy zaklęć, tak? Ziemia, ogień, woda, tak dalej. Oczywiście one prawdopodobnie oddziałują różnie na różnych przeciwników. Chcę to tak szybko pominąć, bo nie ma co się nad tym, wiecie, rozwodzić. To jest nasza... To są nasze dwie waluty w grze. To jeszcze nie wiem, co to jest. To są jakieś nieznane arkany z nieznanymi efektami. No i to jest nasz pierwszy obszar testowy. Czyli dashem sobie przeskakujemy nad przepaściami. Niszczymy skrzynkę, dostajemy Freezing Sprite Naya. Summons a sprite that freezes enemies. Only one sprite can be held at a time. Czyli generalnie, no to jest bilet do muzeum, tak tylko żeby było estetycznie, nie? Tutaj jest jeden z reliktów i to są troszeczkę jak trinkety w Isaacu. One sobie siedzą i sobie mogą być, przy czym podczas gry zdobywamy też trinkety, które mogą być przeklęte, troszeczkę jak w Minecrafcie były na przykład różne itemy z klątwą... Curse of Binding to było. Czyli, że nie mogliśmy czegoś zdjąć, dopóki nie zginęliśmy. I tutaj też są tego typu przedmioty, różne jakieś efekty tego rodzaju. Nie poznałem jeszcze wszystkich, więc wam nie powiem tego, ale... Nie powiem wam czego dokładnie możemy się spodziewać, ale... Jak na razie... To chyba wam wystarczy ta wiedza. Oh shit. Tak, tu się trzeba będzie nauczyć dodżować. Fajne jest to, że można ich zrzucać w te przepaści. Przepaście? Przepaści? Oj, wielki slime. Cudnie. Może się odsuniemy od niego trochę. Mówię, pograłem tylko godzinę. Nawet nie całą. Tak, żeby ogarnąć, jaki jest zamysł tej gry, jak ona sobie działa i tak dalej, i czy w ogóle będę chciał ją nagrać. Ale... No wiecie, nawet jak się nie przyjmie, to zobaczycie sobie grę, obczajicie, może komuś się spodoba, może ktoś zagra, nie warto, zawsze fajnie polecić jest jakąś fajną grę. Tak samo na tej samej zasadzie nagrałem, o, czerwona kulka odnawia nam zdrowie. Na tej samej zasadzie nagrałem na przykład, jak to się nazywało? Full Mojo Rampage, tak. Potem czasami w to grałem, ale nagrywanie to tak, słabo. To coś jeszcze jest? No nieważne, losowe pogadanki z ludźmi. Tutaj są niektóre z reliktów, które były używane przez czarodziejów podczas prób chaosu. Kto wie, co to w ogóle było. No, to tutaj są różne przebrania, które dają różne
Różne szaty, które dają różne perki tam też do czegoś. Dobra, dobra. Fabularnie to jest troszeczkę rozwinięte. Nagle muzyka ucicha. Dostajemy się przed to coś. The insignia of legend was a mark of distinction granted only to those wizards who successfully overcame the chaos trials. Other than its ceremonial use, not much else is known about the relic. Other than that, it was crafted directly from chaos energy. I nagle... Ten relikt chyba wyczuł czarodzieja w pobliżu. I tak się znaleźliśmy w tym miejscu, gdzie widzieliście. Veres, to jest to lustro. Przepraszam, czy wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś się trochę poobijał. O, dobrze widzieć, że wszystko z tobą. Okej, okay. Witaj w swoim nowym domu. Z dala od domu. Jako czarodziej zaproszony do uczestnictwa w próbach chaosu. No, będziemy ci tam służyć czy coś. Masz 100... Gem? Co to był? Kryształ. Masz 100 kryształów chaosu. Wybacz za bałagan, ale nie spodziewaliśmy się żadnych gości tak prędko. Ale wszystko sobie ogarniemy, spokojnie. No tu się możemy zapoznać ze wszystkim. Ward, allow me to introduce myself. My name is Ward and all of your enchanted attire will be in my charge. Now, let's see what fashionable outfits I have ready for you. Więc mamy dwa rodzaje kostiumów. Domyślnie jestem czerwony, ja korzystałem z Patience i nie wiem, czym one się różnią tak naprawdę. Nie miałem jeszcze okazji ogarnąć. Ale chyba, o ile się nie mylę, czekajcie, sprawdzę to teraz. Nie. Dalej podczas biegania mam ten speed. Wiecie co, dobra. Okej, nie zresetowało mi moich skilli, nieważne. Więc wezmę sobie to, niech będzie patience, fajnie, dobrze, cacy, blue. To jest Mimi, to jest skrzynka, która trzyma nasze wszystkie jakieś itemy. Zacznijmy pierścień ofensywny. Increase damage and movement speed when you're with a true friend. Nie wiem, o co chodzi z true friend, ale użyjemy tego, prawdopodobnie nic nie zmieni. Tu mam kilka rzeczy odblokowanych, czyli to nic nie usuwa, bez sensu. To są rzeczy, które odblokowałem. Okej, tutaj jest combo gloves, czyli jeżeli tego nie mam zaekwipowanego, mam 3 uderzenia na podstawowym ataku, zanim mi schodzi na cooldown, tak jakby. Oh Jesus. A z tym tutaj, z tą rękawicą będę miał 4 uderzenia, więc sobie na przykład to zostawimy. Spróbujemy. No nieważne, zapoznajmy się z nimi, pleasure to meet you, tak dalej, okej, okay, dobra, fajnie. I to jest miejsce, w którym sobie zmieniamy nasze runy. I pierwsza jest ta podstawowa tutaj, to jest nasz podstawowy atak. Mamy tylko jedną. Nic z tym nie zrobimy. Dash możemy mieć 2, jest zwykły, taki powietrzny dash, że tylko robi pęd wiatru. A jest też taki odblokowałem, co daje nam podczas dasha ogień, który też zadaje obrażenia, co jest mega fajne. Standardowa runa, czyli coś tam z lodem albo z ogniem można sobie wybrać. To są te smoki w stylu Hanzo. To jest fireball, ale chcemy też mieć coś od lodu, jakieś obrażenia. No i oczywiście można sobie te karty znajdować tam potem ulepszone, tak dalej, takie rzeczy. Standardowy bullshit, okej. Więc sprawdzę jeszcze raz, czy nie chcę jednego trinketu zmienić. Z ofensywnych mam tylko jeden, więc raczej nie. Defensywne zwiększam ilość zdrowia. Szczerze, wezmę defensywne, ponieważ jestem wise'a i na razie wolę trochę więcej zdrowia i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Nie przeszedłem ani jednego pełnego runu, no bo wiadomo, jak to jest. Idziesz na run i jest kilka pięter, tak jak w Isaacu, pokonałem tam jednego bossa czy coś, ale... Ne. Greased Boots. Czy ja coś stąd chcę? To są jakieś karty dodatkowe. Homing Flares. Naprowadzające flary. Lightning Aspect. Ej, podoba mi się, że to jest coś z piorunami. Tylko czy ja tego potrzebuję? Miałem gdzieś jakiś... Gdzieś można było zrobić jakiś perk, który powodował, że były zwiększone obrażenia od błyskawic, a ja nie miałem żadnego skilla na błyskawice. Teraz będę miał, więc może spróbujemy. Czemu by nie? Standardowych
Zobaczymy, jak to działa. Wygląda słabo, ale... Generate a field of electricity that shocks enemies that you come into contact with. No niby spoko, ale niby nie, w sensie... Raczej nie chcę wchodzić w kontakt z żadnymi przeciwnikami. O, stój tylko... Dobra, okej, tak, on mnie przepuści, nieważne. Raczej nie chcę wchodzić w żaden kontakt z przeciwnikami, żeby dostać obrażenia, tak? Raczej wolę ich unikać. Postarajmy się to zrobić, dobra, ja sobie usiądę wygodniej i spróbujmy coś tutaj zdziałać. Mówię, no jest... Wiadomo, dwa pierwsze piętra jest boss. Dwa kolejne piętra ogniste jest boss. Czyli to są piętra lodowe, czyli od ognia dostajemy prawdopodobnie większe obrażenia. Powinniśmy rozwalać ile się da, żeby zbierać monety czy cokolwiek. Tutaj raczej pośpiechu nie ma. W Isaacu ten pośpiech jest, żeby zdążyć na boss rush czy coś. Tutaj nie jestem jeszcze pewien. Jeszcze się nie spotkałem z tym, ale może gdzieś coś takiego być z paprałem. Dobra, póki ich bijemy, to nie powinno się nic zdarzyć, dobra. Trochę głupio dostałem, ale trudno. Fajnie jest też to, że mapa nam pokazuje, jaki procent całości... Oh shit, nienawidzę tego. Jaki procent całości mapy mamy odkryty. Okej, może ta... Nie. Mamy tutaj 29%, widzicie, całości mapy odkrytej. Możemy sobie oczywiście na M zobaczyć całość. No i na koniec są teleporty. Odkrywamy właśnie, trochę właśnie jak Enter the Gungeon. Odkrywamy sobie, załóżmy, sklep czy coś takiego. I jeśli odkryjemy sklep i dotrzemy do finalnego pokoju przed bossem, możemy sobie odpalić teleport do tego sklepu czy do różnych takich właśnie najważniejszych miejsc, jeżeli je znaleźliśmy. Co jest fajne. Reszty teleportacji nie ma, co sądzę, że jest całkowicie understandable. W Gungeonie trochę za bardzo na tej teleportacji się polegało, moim zdaniem, w sensie... Nie wiem, w Isaacu właśnie jest... To było dość fajne w Isaacu, że... Jest! Dalej, ta gra nie zniknęła nigdzie. Jest fajne w Isaacu, że... Czasami trzeba pochodzić, lubię czasami sobie poeksplorować rzeczy i tak dalej, takie pierdoły, nie wiem. W Skyrimie największą frajdą było łażenie sobie po jakichś lokacjach bez celu. Czasami to ludzie lubią, wiecie, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to jest bardzo niewskazane, no bo to jest nudne, tak, idzie się przez coś i tak dalej, jeżeli się nie ma o czym gadać, to jest nudnawe, ale dla mojej osobistej satysfakcji, jeżeli w coś gra nie nagrywając, to lubię sobie się tak poszwendać, posłuchać muzyki w grze i po prostu gubić się w świecie. Nawet jeżeli to jest jakiś prosty dungeon, to jest sklep taki standardowy, gdzie kupujemy rzeczy za monety. Infinity Marble Relic Rewards Card. Okej, czyli to są te trinkety dodatkowe, które znikają po całej grze. To jest coś, co nas leczy. Na razie chyba nie chcemy leczenia, bo to by nas wyleczyło więcej niż potrzebujemy. Zobaczymy, jak dużo dostaniemy jeszcze. Ale my nawet nie mamy na leczenie. Dobra, to nieważne. Okej. Czyli jak ja dawno taki... O, to jest finalny pokój, ten do bossa. Tutaj się teleportujemy. Znaleźliśmy sklep, więc tu nas będzie teleportować. Ale jeszcze zostały nam dwie rzeczy. Przeklęte trinkety i coś jeszcze. I chyba losowa jakaś karta? Nie pamiętam. Przed chwilą w to grałem i już nie pamiętam. Dobry jestem, nie? I z drugiej strony też tak strasznie brakowało mi tego typu gier, w sensie tak, żeby sobie po prostu posiedzieć przy czymś tego sortu, ponapieprzać ludzi i pogubić się w dungeonach, a w Isaaca ostatnio troszeczkę mało grałem. Czasami na streamach. Też nie wiem, jest ta mentalność, że jak przerzucam film ze streama, to ludzie bez sensu, film ze streama, tak dalej, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o Isaaca, to ten film niczym się nie różni. Double Toil, Armor of Greed, Faronomen... Masiken? Nie wiem, któryś z tych możemy wziąć, możemy je olać, ale one dają zarazem coś pozytywnego i negatywnego, z tego co wiem. Armor of Greed może spróbujmy. Mwahahaha. Cursed, czyli tego nie ściągniemy, nie możemy tego wyrzucić. Grants a significant boost in armor, lose gold every time you're hit. O nie! Spodziewałem się czegoś innego po tym. No to pięknie, będziemy tracić golda. Za każde uderzenie.
Fok. Jak to działa? Dobra, nie rozumiem. Są tutaj też właśnie jakieś takie różne rzeczy w tych pomieszczeniach, których mechanik jeszcze nie ogarnąłem. Jest kolorowa, tęczowa piniata biegająca, którą trzeba swoimi kombosami zniszczyć w... Oh fuck, I can't believe you've done this. Ile tego tracę? Za dużo tego golda tracę. Bez sensu to jest. Trzeba było tego nie brać. No ale przynajmniej... Oh shit. Cóż, przynajmniej widzicie, jakie ryzyka są w tej grze, tak? Jest tutaj... ten typ gry... High risk, high reward. O nie. Czemu... O, szczyt bije w złą stronę. Nieważne. Muszę się przyzwyczaić jeszcze. Mam wrażenie, że tam, gdzie jest postać skierowana, załóżmy, przez moje WSAD, tam będzie postać bić, a ona bije w stronę mojego kursora. Jeszcze mi co zostało? Tutaj? I tam na dole. Spróbujmy tam u góry, na dół się będziemy mogli teleportować i tam przejść. Będzie chyba szybciej i sensowniej. O, dokładnie. Tu jest coś ulepszonego za 100 golda. Czy my to jeszcze zdążymy uzbierać? No, jak wątpliwe. Sneering Dash, ale Sneering Dash to jest dokładnie to, co ja mam, tu jest ulepszone. Pomyślmy. Gdybyśmy znaleźli 8 monet. Oh shit. Nie spadnij. Fuck! Nie spadnij, powiedziałem. A dlatego to było odgrodzone kolcami, bo tu... Dobra, nie mam szans już tamtego uzbierać. To jest chamskie. Muszę uderzyć zaklęciami ziemnymi albo elektrycznymi, których nie mam teraz. Dobra, wiecie co? Widzicie, to jest właśnie to high risk, high reward. Sciapciałem, więc po tym ranie nie mamy co się dużo spodziewać. I szczerze, nie do końca jestem pewien, jak gra radzi... Naprawdę? Nie wiem, jak gra sobie radzi z tym, że przegrywam run. Chyba... Po prostu tracę wszystko. I nie pamiętam, czy nawet nie zapomina tego, co kupiłem. Nie jestem pewien. Powinien daszować prawdopodobnie przez nich. Żeby oni dostawali te... obrażenia od ognia. Shit. Dużo tu jest rzeczy, które do mnie strzela. To jest właśnie taka sieczka w stylu Enter the Gungeon, ale nie do końca. Bo ja nie biję... Ja... biję na trochę mniejszy dystans zazwyczaj. Chyba padłem. Well, to było lamerskie. Dobra, wiecie co? Spróbujmy jeszcze raz. Wow, to było słabe. To było słabe. Mam 4 golda, Dark Katana. Dobra, nie, na razie nic nie kupuję, nawet nie mam za co. Po prostu ciśniemy jeszcze raz, spróbujmy. Spróbujmy nie zlamić tak bardzo, jak zlamiłem teraz. W sensie zastanawiam się, jak bardzo ta gra jest ciekawa, interesująca do oglądania, bo nie wiem. Mi się w nią bardzo przyjemnie gra. Jest to coś sortu, że tak powiem, którego znam. Jest to Enter Gungeon, w które bardziej mi się podoba. O, to jest w fajniejszej odsłonie. Patrząc na ten styl. Ciężko mi to wytłumaczyć chyba, jak to się w moim mózgu sortuje, ale... No fajne rzeczy. Fajne. I like it. No bij. I zaraz, teraz ogarnimy. Wszystkie te trinkety nam zniknęły, poza tymi, które mamy podstawowe, dokładnie. No, czyli tyle. Nocturne the Cardist.
Give me one of your arcana to shuffle in and I'll let you choose one to keep from my hand. Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Exploding Fireball. No to się wiele nie zmieniło, bo to jest coś, co mam. To nie jest źle, przynajmniej umiem tego, z tego korzystać. No ale trochę gra nie warta świeczki, bo nigdy nie wiesz, z czym skończysz. Przynajmniej na tym etapie gry, tak? Ile golda się posypało. Cacy. Oh shit. Nie dostawać, nie dostawać w pierdzielu. Ostrożnie. Srele. Sreleven. Podoba mi się też, że w momencie, kiedy zużyjemy cooldown na coś, to kiedy cooldown minie, nad postacią pojawi się ikonka tego, co już jest dostępne. Więc nie trzeba cały czas patrzeć w lewy dolny róg. To jest bardzo subtelna, a dobra mechanika. Podoba mi się. Proszę wywalać. Weź sobie ten głaz wsadź w dupę. Ops, nie w moją. Nie o to się prosiłem. Tak. Żegnam. Oh shit, zapatrzyłem się na mapę, a nie patrzyłem na nich. Pomocy. Ale poleciało. Oh Jesus. On już padnie, on już dostał za dużo. A ja też mam połowę zdrowia. Widzicie, jeszcze się gubię trochę w tych ruchach, ale może to jakoś w końcu ogarnę. Na pewno ogarnąłem trochę szybciej niż Enter the Gungeon. Strasznie mi się dziwnie tam strzelało. Oczywiście wybuchające beczki. Serio? Nic nie znaleźliśmy. Shit. O nie, no, 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 na bok dasz. Okej. Te drzewa są zdradliwe, zasłaniają czasami. Czy coś się za nim nie kryje? O, trochę zdrowia. Jest, świetnie. No to chyba sobie padnę. W sensie to jest bardzo niekorzystna sytuacja dla mnie. Fuck. Muszę przyznać, to był moment, w którym klikałem na ośle wszystko, bo nie wiedziałem, co robię. W sensie próbowałem, tak, ale... Oj, shit. O nie, z tyłu jeszcze ze mną, bo właśnie zdziwiłem się, gdzie ten drugi jest, nie zauważyłem go. Szlak by to trafił. Chyba zginę. Znaczy się, może znajdę sklep i no to jest jedyna sensowna opcja, żeby to kupić. 110 golda. Nie kupię nic z tego. Shit! Ok, tu już byłem wszędzie. Byłem wszędzie? Tu były przeklęte przedmioty? A, to było przeklęte. Niby. Okej. Windslash Basic. Aqua Arc. Heroic Leap. Ball Trail. Spróbujmy sobie kupić to. I to jest podstawowy atak teraz. Chyba mi się podoba. Chyba z tym zostanę. Może być dziwnie, ale spróbujemy. Chyba
Wstawiam tempostowy atak, to może być straszne. Oh Jesus. Spokojnie. Don't. Przestań. Okej. Jezu, ale dostał. Nie jest tak źle. Jeżeli tylko się skupię nad tym, jak on się rusza, to to jest quite... Dobra, nie będę krakał. Było okej. Dasz... Co to robi? What? Race forward while leaving behind a frozen decoy. Chyba wolę ten ognisty. Let's go. Okej, więc to jest stage 1 z 1-1. O kurcze. To będzie wymagało trochę roboty ode mnie, żeby faktycznie dotrzeć do samego końca. Myślę, że między odcinkami pogram sobie jeszcze. Wiecie, nagrywam to tak, żeby zobaczyć, czy będziecie tym zainteresowani. Ja sobie jeszcze pogrywam to potem i dopiero nagram kolejny odcinek, żeby być trochę bardziej jeszcze ogarniętym w tej grze i jakoś sensownie się tutaj poruszać. Okej. Zauważyłem, że ten mój podstawowy atak teraz z piorunów, on na chwilę chyba stanuje przeciwników troszeczkę dłużej niż ten poprzedni bazowy atak. Shit! Okej, nie ogarniam się. Gini. Nikt cię nie lubi. Może to być tylko moje wrażenie, albo coś takiego, ale... It feels better! Tu mnie nie może uderzyć. Okej, tego zrzuciłem, tego też zrzucę. Nara. Protactix. IQ 900, nie? Okej, to już nie było IQ 900, to było IQ 2. Jednego zrzuciłem, cacy. I chyba fajnie. Teraz tu jest jeszcze beczka na dole. Nic nie ma tutaj. Więc na lewo nie ma gdzie iść. Na prawo idziemy. Mamy sklep. Chyba to jest jedyna słuszna opcja. Leczymy się. I wywalamy. Teraz znaleźć tylko wyjście do kolejnego bossa i wiecie, to będzie najdalsza część, gdzie byłem w tej grze so far. Flashy Boots. Broken Plague Flask. Czy ja chcę coś wziąć? Double Trouble. No weźmiemy to, zobaczymy. Trzeba się nauczyć, co to robi. Energy Max Health. Enemy max health is lowered, but your health is lowered as well. No, to myślę, że to nie jest taki zły deal. W sensie, jakoś mi to chyba bardzo nie zaboli, jeżeli będę robił dobrze uniki. Oni będą szybciej padać. To jest kluczowa rzecz tego wszystkiego. Oni będą szybciej padać. Hopefully. Shit. Dude. Stop it. Stop. Get some help. Okej, odnalazłem dwa jakieś sklepy. I tu jest boss. Czy my chcemy jeszcze znaleźć... Spróbujmy to znaleźć. Tylko, żebyśmy nie dostali więcej obrażeń niż powinniśmy. Żeby to nie wyszło, wiecie, ta wyprawa, żeby była tego warta. Ostrożnie. Zaraz się spierdzielę do jakiejś przepaści, będzie ostrożnie, nie? O, no. Skrzynka,
Nie dowiem się, jakie ona ma zamki, prawda? W sensie chciałbym się dowiedzieć, z czego ona może zostać otwarta, ale... A nie, to wystarczy tak przejść. Pod E coś mamy? Oh damn! Ej, dobre! Okej, okay. Tu sobie to ustawimy. Oh my god! Cudowne! Ta gra z chwili na chwilę coraz bardziej mi się podoba. Piękne to było! Okej, okay, tutaj nic nie ma. Tutaj jeszcze? Nie. Na lewo do góry. Go, go, go! Rush B, Rush B! Okej, więc tu jest ulepszony Iron Spike. Myślę, że to może być fajny koncept. Tylko czy... nie, zostawię sobie na leczenie, wiecie? Spróbujmy przejść jak najdalej. To mi chyba wystarczy. Nie, ciśniemy. Dobra. Cały czas ich ogłuszać, żeby nie mieli kiedy bić. Oh shit. Nie zdążyłem daszować. To daszowanie jest takie trochę opóźnione, mam wrażenie. No tu mogę właściwie paść. Zgiń. 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 Cudnie! Na 19 HP. Dajcie mi zdrowie. Błagam. Nie dadzą zdrowia, prawda? Sklep był pod tym? Nie, to były karty. Sklep był pod tym kolorem. Nie, ja już wykupiłem zdrowie, dobra. Co to jest? Hourglass. Na następnym piętrze będą prawdopodobnie jeszcze. Zaraz, czy to będzie... Następne piętro jest oznaczone jako boss. Czy to będzie sam boss, czy... Okej, okay, w tym miejscu jeszcze nie byłem. Pomocy. I need healing. I need healing. Tak naprawdę, I need healing. Oh shit. I hope your trip here wasn't... hasn't been too terrible. Sucho! Because you're about to get crushed. Yeah, I know. Widzę moje zdrowie i sobie zdaję z tego sprawę, tak? Shit! Ej, fajnie poszło! Ale fajnie mi to poszło, w sensie uniknąłem kilku jego... niecnych ataków. No cóż, więc trzeba będzie pogrindować, pozbierać jakieś nowe skille. Ogarnąć, co faktycznie mogę zrobić jeszcze z tym wszystkim. Nie wiem, zapowiada się fajnie, tylko tu będzie dużo grindowania itemów i uczenia się, jak konkretnych przeciwników pokonać. Dobra, więc potraktujcie ten odcinek jako odcinek pokazowy. Jeżeli kolejne się pojawią, to znaczy, że ruszamy z, powiedzmy to, serią taką nieograniczoną, w sensie, to jak Isaac.
nie, że to jest coś do dokończenia, tylko coś, co będę nagrywał w późnym czasie. Jeżeli nie, no to zostaniemy z tym. Tak czy inaczej, grę polecam, bo mi się gra fajnie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.